Cześć, nazywam się Marek. W wolontariacie jestem mniej więcej 3 lata. Na misji byłem jeden raz przez miesiąc w Charkowie, to jest w wschodniej Ukrainie. Posługiwałem tam razem z wtedy jeszcze z moją dziewczyną w domu samotnej matki. Głównie nasza posługa polegała na tym, że opiekowaliśmy się ósemką dzieci w wieku od 2 do 6 lat. I właściwie dla mnie to była bardzo ciężka misja, ale bardzo dużo mi dała. Właściwie to była praca 24 na dobę i wymagała bardzo dużo wysiłku, zwłaszcza że wcześniej nie miałem zbyt dużego doświadczenia w pracy z dziećmi. Ale generalnie tam na miejscu, mimo wielu różnych trudności, bo naprawdę dzieci były z rozbitych rodzin, każdy z nich nie miało ojca, przynajmniej tego ziemskiego ojca. I wyrastały w dosyć ciężkich warunkach, takich dosyć patologicznych rodzinach. Już nie chcę opowiadać szczegółów, jakie tam dramaty się odbywały. Ale to nie było łatwe, no i te dzieci z tego tytułu też mają bardzo ciężki start w życiu. I po prostu chciałem jakkolwiek im pomóc w tym wszystkim. Zwłaszcza, że każdy z nas miał właściwie wszystko, a one na starcie już mają niewiele. I z tego tu chciałem się jak najbardziej cokolwiek dać od siebie. I mogę powiedzieć, że właściwie dla mnie to był najcięższy miesiąc w moim życiu, ale też taki, który jestem pewien, że najlepiej spędziłem, bo to był cały miesiąc dla kogoś, nie dla mnie, to było wszystko dla nich. I Panu Bogu jestem bardzo wdzięczny za cały ten czas. Jeżeli myślisz, że misje nie są dla ciebie, to niekoniecznie musisz wyjeżdżać na misję, możesz pomóc w jakikolwiek inny sposób. Czy wspierając modlitewnie, czy też finansowo jakikolwiek wyjazd misyjny. Ale ja też wyjeżdżając tam nie czułem się w 100% przygotowany, mimo że byłem przez wolontariat misyjny bardzo dobrze przygotowany do tego. Ale do niektórych sytuacji nie da się po prostu przygotować i w tych momentach najbardziej pomocny jest Pan Bóg. Bo wtedy, kiedy my już nie dajemy rady, to On jakoś nad tym wszystkim panuje i ogarnia wszystkie te sytuacje. Więc generalnie w tej kwestii uważam, że misje są dla każdego, kto czuje się do tego powołany i do tego bardzo zachęcam.